Zapraszamy na część artystyczną. Przychodzimy z oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju prezentem. Mamy wprawdzie w naszej szkole przeróżne pomoce naukowe, okazy flory, fauny, plansze, gabloty, ale jednak czegoś brak. Oczywiście brak uporządkowanego zbioru, tak licznie w naszej szkole występujących ziółek. A więc do dzieła. Oto pierwszy okaz do naszego zbioru. Jest to przedstawiciel gatunku ziewaczy pospolitych, którego uprawa jest niezwykle trudna, bo ziółko to rozwija się wolno i niechętnie. Jestem już tak zmęczony tym szkolnym życiem, że gdyby nawet nauczycielowi geografii udało się sprowadzić na lekcję autentyczny, ziejący lawą wulkan oraz wywołać w klasie dwa średniej mocy trzęsienia ziemi, to i tak by mnie to nie ożywiło. Czuję, jak z godziny na godzinę po prostu więdnę. Następne ziółko, które proponujemy włączyć do naszego zbioru, to zapominajek pechowy,
któremu zawsze wszystko się myli, kręci i ginie. Ja naprawdę się staram jak mogę. Pracę domową też odrobiłem, słowo daję. Ale na piątek, bo wczoraj myślałem, że to czwartek i dopiero w szkole mi powiedzieli, że dziś jest wtorek. Nie powinno w naszym zbiorze zabraknąć również dość rzadkiego, ale nie mniej przecież ciekawego ziółka, a mianowicie bylibówki pospolitej.